Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku z mojej najnowszej serii na kanale. Jest to seria z gry Hack and Slash. Jest to tytuł od studia Double Fine. Jakbyście nie zauważyli, jest to chyba trzecia gra od tego studia u mnie. Lubię ich, naprawdę lubię ich produkcję. Ze względu na dość specyficzne poczucie humoru w nich zawarte. I na sporą dozę pomysłowości, która jest zawarta w tych tytułach. Brutal Legend, w sumie, którego nie widzieliście, przynajmniej ci z Was, którzy są ze mną krócej, wtedy musiałam usunąć ze względu na roszczenia, na prawa autorskie. Brutal Legend było niezapomnianą przygodą. Nie mogę się cały czas doczekać, kiedy będzie kolejny epizod Broken Age. Mam nadzieję, że już niedługo. Ale dzisiaj przed Wami Hack and Slash. Zrobię z tej gry pełnoprawną serię. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Jest to gra... akcji? Znaczy, jest to pewna parodia gier z gatunku Hack and Slash, jak macie w tytule. I zobaczycie, na czym ona polega. Jeśli chcecie oczywiście poczytać więcej o tej grze, to... Więcej informacji znajduje się w opisie, linki również. A ja chyba będę zaczynać. Myślę, że to będzie najlepszy sposób pokazać Wam po prostu, jak ta gra wygląda. Zaczynamy nową grę. I będziemy się chyba nazywać nie tak. Będziemy się nazywać tak. Może jakoś zmodyfikować. Tak jak to ja często robiłam. W sensie, o. Zostawimy Lenę po prostu. Okej. Akt drugi. Tak, gra zaczyna się od aktu drugiego, w którym spotykamy nowego przyjaciela i rozpoczynamy przygodę. Uff. Ten upadek mógł mnie zaboleć. Au! Nie ma tak dostać własnym mieczem w głowę. Dobrze, podnieś go. Cieszę się, że pożyczyłam ten miecz. Może uda mi się go użyć, żeby... Może pomoże mi, żeby się stąd wydostać. Nie w tę stronę. No myślałam się, że w tę. Zamknięte. Może... Otworzę to za pomocą miecza. Spróbujmy. Ups. Czyżbym go zepsuła? Czy ta część powinna była odpaść? Przyjmę teraz miecza. Haha. Więc tak, ten tytuł polega na tym, że hakujemy grę, w którą gramy. Wiem, koncepcja jest nietypowa, ale moim zdaniem może to nam zaoferować bardzo ciekawą rozrywkę. Jak zauważyliście, właśnie otworzyłam drzwi. Hakując kod gry, tak? Oczywiście wszystko jest w systemie, ale w końcu gra nazywa się Hack and Slash. Kolejny poziom. Co my tu mamy? Okej, czy ten kamień do mnie mówi? No, nie mogę go już ruszyć, dobrze. Okej, ciebie, żeby ruszyć, muszę użyć miecza. Spróbujemy tak. Hej, ty tam, wszystko w porządku? Udało mi się uwolnić. O, cześć, uważaj. Ta dziura jest dość niebezpieczna. Jesteś duszkiem, prawda?
Hej, hej, jesteś człowiekiem, czerwonym człowiekiem, co? Nie jesteśmy, znaczy... Tak, nasza postać jest ruda, ale nie jest czerwona. Czerwonym? Cholercia, odnaleźliśmy się, dobra. Nie wiem, o co chodzi, ale będzie zabawnie. Wydaje mi się, że do siebie pasujemy. Tak będziemy. Najlepszymi przyjaciółmi! Mieszko lubię. Ciekawe, jak się nazywa. W pobliżu. Czyżby nasz główny przeciwnik? Czarodziej! Zap! Też masz swojego duszka. Czas czarować! Bum! Całe czasy. Fireball! Nie umiem wydawać dźwięków. Dźwiękonaśladowczych, tak. Tak to było wejście. To chyba doszło z zewnątrz. Cicho. Okej. Tak, najlepsi przyjaciele. A! Jak mam na imię? Nie wiem. O, weź, jak zwiążesz się z duszkiem, wybierasz imię. Znasz zasady. Zasady? Kto je wymyślił? Nie wiem. Po prostu są zasadami. Może cię nazwiemy... Mogę mu dać imię. Bob jest dobrym imieniem. Dajcie moment. Wiem. To mi się podoba. Zastanawiałam się nad jakimś tradycyjnym polskim imieniem. I wydaje mi się, że Tadek albo Tadeusz będzie dobrym imieniem, natomiast będziemy na niego mówić Tadzio. Albo jak będzie nam się podobać, ale tak. Tadeusz. Wiecie, pan Tadeusz i tak dalej. Tadeusz. Super. I twoje imię może brzmieć... Fenlasriel, co? Nazywam się Lena. Wow, możesz łamać zasady, super. Wydostańmy się stąd. To związanie się mogło zwrócić czyjąś uwagę. Tak, chodźmy na wycieczkę. Przygodę. Aha. Nie wpadam w dziurę. Dobrze wiedzieć. Tadeusz. Jak będzie Tadeusz? Cały czas się zastanawiam, czy to jest to, ale Tadzio. Tadzio, tak. O! Czyżbyśmy byli na otwartym terenie? To jest woda. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że woda w tym świecie jest zielona. Weźmy 3. Niech tak zostanie. Okej. Co z tobą mogę zrobić? Możesz wrzucać serca. Wrzucaj ich 3. I płoń. Okej. Nie było mi to niezbędne, ale tak.
Jest coś takiego jak mapa. Nie ma. Cześć. Zajrzyjmy może tutaj. To jest dodatkowe serce. Już czuję się bardziej kochana. To nie było przetłumaczalne. Okej. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Ale tak. Niech im będzie. Nie znam się na kodzie, niestety. Dobra, na razie nam się nie obrywało. Przygotuję sobie w razie czego, to się może przydać. O rany. Cześć. Uciekłeś? Już? Ups. O, cześć. Nie było tutaj wcześniej tej skrzyni. Co to jest? Nazywa się Day Night Speed. Słyszałam historię o nocy, ale jestem pewny, że raczej nie powinno się w nie wierzyć. Okej. Okay. Czyli mogę sobie ustawić noc. Okej. Okay. Muszę uważać, muszę się nauczyć rozpoznawać, co jest czym. Już mam ochotę to przetestować. Okej. Okay. Aha. Jej, mamy noc. I już dzień, tak? Dobra. Na razie chcę, żeby był dzień. Podejrzewam, że noc nam się przyda do czegoś. Tam pewnie jest opróżniona, bo już tam byłam. Okej. Okej, to coś odleciało. Tędy nie przejdę. Brakuje mi serca. Okej. Dlatego. Możemy iść dalej nad wodę. Cześć. O! Dziękuję za podwózkę. Aha,
Mogłam tutaj po prostu tędy przejść. Czy da radę jakoś tam wleźć? Tak, da radę tędy. Krążę. Nie powinnam krążyć. Mogę cię zrobić nieagresywnym. Po prostu. To jest chyba jakieś rozwiązanie. Cały czas krążę. Przydałaby się mapa. Przyznaję, tak bez bicia. Wow! Cóż my tam mamy? Jakieś miasto. Jesteś... Krok, który atakuje kamień. Dziękuję, że pozbyłaś się tego kamienia. Wszystkiego najlepszego. Tfu. Nie ma za co, kamienny przyjacielu. Tak, dobra robota, Tadziu, w tej walce z tym kamieniem. Nie, tfu, krukiem. Nie ma za co, Lena. Pewnie chcesz tu przejść. Już się usuwam z drogi. O, słodko. Oj. Cześć. Okej. Cześć. Okej. A, gdzie tędy pójdziemy? Gdzieś. Aha. Możemy iść tutaj. Prawdę mówiąc. O, jak uroczo. Cześć, chłopaki. Gdzieś ty był? Właściwie nie tak daleko. Takie tam szalone przygody przeżywałem z moim nowym związanym człowiekiem. To dobrze. Nikt nie myślał, że znajdziesz człowieka, z którym będziesz mógł się związać. Tak, mam dość wysokie standardy. Musiałem znaleźć właściwego. Tak, w sumie czerwone duszki są bardzo niepożądane przez większość ludzi. O nie. Czy ja źle wybrałam? Co? Nie! Nie możesz tego zrobić źle. To po prostu przeznaczenie. Uff, już się martwiłam. O, biedny Tadzio. To jest rzadkie. Ludzie po prostu nie związują się z czerwonymi duszkami. To się zdarzyło może dwa razy. Kim byli ci inni czerwoni ludzie? Kto wie? Wszyscy ludzie wyglądają dla nas tak samo.
proszę, weź ten amulet, żebyśmy mogli wiedzieć, żebyśmy mogli ci powiedzieć, kim jesteś. I nie zdejmuj go. O rany, to jest dobry. Pozwala on podróżować w czasoprzestrzeni. Możemy wycofać się w czasie. Super! Dobrze. Wstawimy cię pod dwójkę. Chwila, nie wracaj. Musimy powtórzyć całą tą konwersację. To ma sens. Mam nadzieję, że nie robiłam tego już wiele razy. Ach, ci ludzie, tacy głupiutcy. Ale świetni. Okej. Coś im wybuchło w laboratorium. Tak, pomożemy im sprzątnąć toksyczną substancję z ich laboratorium. Tak, sprzątanie mazi nie brzmi zbyt przygodnie, przygodowo. Ekscytująco. Okej. Zrobimy to. Dowiemy się, jak wyczyścić ten wylew w laboratorium. I to będzie przygoda. Tak, Tadzie jest cudny. Okej. Gdzie ja mam iść, moi drodzy? Tu? Może? Nie wiem. Jestem totalnie zagubiona, nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Idę po prostu. Okej. To może dać ciekawy efekt, nie sądzicie? No. Super. Świetnie. I mamy więcej serc. Tak, dostajemy więcej organów wewnętrznych, Tadzio. Dokładnie. A, stopą tak nie można zrobić. Hej, chodź. Ja mogę ci coś zrobić. Chyba tylko tyle. Względnie. Aj. Skaleczyłam się u ciebie. Dużo serc. Tak, poproszę. Trochę przesadziłam z ich ilością, ale tak. Dobrze, moi drodzy. Ja myślę, że będę na dzień dzisiejszy kończyć. Byliście w stanie zobaczyć, na czym ta gra polega. Ja będę się w niej, mam nadzieję, dobrze bawić. Jak na razie czuję się trochę zagubiona ze względu na to, że nie wiem, gdzie iść i nie wiem, co gdzie jest, ale mam nadzieję, że uda nam się to ogarnąć i że spotkamy jeszcze trochę więcej quest giverów. W każdym razie, dzięki serdeczne za oglądanie i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!